Liczba zakażeń przekroczyła tam 100 tysięcy. Dwa niepokojące przypadki Śląsk. Liczba zakażonych przekroczyła 100 tysięcy. Dwa niepokojące przypadki. Śląsk, podobnie jak wiosną, w pierwszej fazie epidemii, od kilkunastu dni znów jest liderem statystyk. W poniedziałek 16 listopada odnotowano tam kolejne 3322 zakażenia, najwięcej w kraju. Tym samym łączna liczba zakażonych w regionie przekroczyła 100 tysięcy. Kolejne przypadki koronawirusa odnotowano wśród pracowników kopalń. Co więcej, jak dowiedziała się interia.pl, w jednej ze spółek odnotowano dwa przypadki powtórnego zakażenia. 102,326 potwierdzonych przypadków koronawirusa, tyle zakażeń odnotowano do tej pory w województwie śląskim. Zgonów 1502. To najwięcej zakażonych i zmarłych z powodu COVID-19 w Polsce. Sytuacja w spółkach węglowych. Wiosną duże ogniska zakażeń występowały w kopalniach, wśród górników i ich rodzin. Jak sytuacja wygląda teraz? Najwięcej zakażonych, jak wynika z danych spółek węglowych, jest w państwowej grupie górniczej. Sytuacja epidemiologiczna w PGG stabilizuje się już kolejny dzień. Obecnie na kwarantannie przebywa 731 pracowników, a choruje 332. Liczba chorych jest nieznacznie mniejsza niż w ubiegłym tygodniu. Trend jest więc optymistyczny, spadkowy. W całej firmie pracuje ok. 40 tysięcy osób, odsetek zakażonych jest więc niewielki, przekazał interi.pl rzecznik prasowy PGG Tomasz Głogowski. W trzech kopalniach Tauron Wydobycie, względem ubiegłego tygodnia, spadła liczba pracowników zarażonych koronawirusem i obecnie jest ich 61 na ponad 6500 zatrudnionych. Przez kwarantannę przeszło do tej pory ponad 500 pracowników, a już ponad 100 pracowników ma status ozdrowieńców, wskazuje z kolei w komunikacie przesłanym interi.pl spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Tauron. Pojedyncze przypadki zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, 3 w kopalni Budryk i 2 w ruchu Szczygłowice. Od początku epidemii zainfekowanych zostało 4393 pracowników, wyzdrowiało 4279. W kwarantannie przebywa 316 osób. Dzień wcześniej nie odnotowano żadnego przypadku. W ostatnim tygodniu w JSW były jednak dni, w których wzrost zakażeń był zauważalny. W piątek 13 listopada informowano o 26 nowych przypadkach koronawirusa wśród pracowników, 8 w kopalni Budryk, 7 w ruchu Zofiówka, 6 w kopalni Pniówek, 4 w kopalni Jastrzębie-Bzie i 1 w ruchu Borynia. 12 listopada było to 20 zarejestrowanych zakażeń. W spółce Węglokoks Kraj, do której należy bytomska kopalnia Bobrek, obecnie zakażonych jest 13 osób. Zakażenia mają charakter rozproszony. Tendencja jest malejąca, podkreśla Anna Radwańska, dyrektor biura zarządu. W kwarantannie przebywa 50 osób. Prace w zakładach odbywają się zgodnie z planem. Spółki podkreślają, że wdrożono procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Testy znów dały wynik pozytywny w spółkach górniczych. Pytaliśmy także o przypadki ponownych zakażeń koronawirusem. W niemal wszystkich usłyszeliśmy, że nie dysponują one takimi danymi. Wyjątkiem była spółka Węglokoks Kraj. Obecnie w firmie odnotowaliśmy dwa przypadki powtórnego zakażenia koronawirusem. W pierwszej fali epidemii i dwie wspomniane osoby, które uzyskały pozytywny wynik w kierunku SARS-CoV-2, przeszły koronawirusa bezobjawowo. Możliwe, że nie zostały u tych osób wytworzone przeciwciała i doszło do powtórnego zakażenia, bądź wyniki testów były fałszywie pozytywne. Co mogło się zdarzyć przy szeroko zakrojonej skali wykonywania testów przesiewowych wśród załogi, przekazała interim.pl Anna Radwańska. Do chwili opublikowania tekstu na nasze pytania w tej sprawie nie odpowiedział Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Autorka, Izabela Rzepecka.